Cześć, witaj w kolejnej lekcji Jak powinien wyglądać harmonogram Początkującego gitarzysty No powiedzieliśmy sobie o harmonogramie O lekcji wcześniej i po prostu głowa Głowa się rozsadza A tutaj mówimy teraz o początkującym No właśnie, jeżeli ktoś jest Początkującym gitarzystą to Harmonogram powinien być dostosowany Do jego umiejętności, tak naprawdę Można było powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy sobie We wcześniejszej lekcji Początkujący gitarzysta po prostu powinien zagrać Wolniej Dokładniej, precyzyjniej i ćwiczyć precyzyjność w graniu każdych z tych elementów. Ale tak naprawdę początkujący gitarzysta, petatonikę czy jakieś granie akordów, czy ogrywanie skali perskiej, nie za bardzo jako początkujące ćwiczenia będzie sobie brał pod uwagę, prawda? Granie skali perskiej na początek, jak ja nie umiem grać, trzymać piórka dokładnie. Początkujący gitarzysta musi się skupić przede wszystkim na. Na ćwiczeniach mechanicznych 2, 1, 4, 3, 1, 3, 2, 4. Wszystkie te kombinacje początkujący gitarzysta w zasadzie powinien obowiązkowo wszystkie kombinacje tych palców przegrać. Czyli, jeżeli mówiliśmy wcześniej o rozgrzewce 20-minutowej. To jeżeli my chcemy przegrać wszystkie te ćwiczenia, to nam nie zajmie 20 minut, nam zajmie więcej minut. Yy, przypomnę jeszcze raz: o, ogrywanie, yy, ogrywanie gryfu yy, powinno wyglądać tak, że mamy w poprzek, gramy różne ćwiczenia na paluszki, przesuwamy się o jeden próg. Wzdłuż gryfu jedna struna, wzdłuż gryfu gramy daną też technikę. Załóżmy 1, 1, 2, 3, 4, przesuwamy się yy, co próg. Po przekątnej, czyli zaczynamy od pierwszego prógu, później drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty próg i później znowu piąty, y, pią, y, piąty próg, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. I w ten sposób y, przegrywać jakby tak diagonalnie, czyli po przekątnej. Y, poszczególne palce ćwiczymy. Najlepiej, żeby ćwiczyć na początku wszystkie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Żeby 100% czasu ćwiczyły wszystkie palce Żeby nie omijać żadnego Później jakie sobie już rozruszamy To żeby ćwiczyć poszczególne palce Pierwszy, drugi, pierwszy, drugi Różnymi technikami Pierwszy, drugi, drugi, trzeci Trzeci, czwarty Pierwszy, trzeci Pierwszy, czwarty Kolejne, kolejne ćwiczenia to byłoby na rozciąganie palców Czyli na przykład gram 1,4, 1,4, 1,4 Pierwszy palec, czwarty palec Pierwszy próg, czwarty próg a później gramy 1.5, rozciągamy palce, że celowo rozciągamy, ciągniemy tą rękę, żeby nam się rozciągnęła, czyli 15, 15, 15, 15, 15. 16. Ja wiem, to jest. Ciężkie, co ten Wojtas mówi 1-6 mam zagrać. Zwariowany jest, świetnięty 1.6. Wiem, że będzie bardzo ciężko, ale zagrać 1,6, 1,6, 16. Żeby po prostu pomęczyć te, te palce, żeby je celowo rozciągnąć, żeby, żeby ta różnica między rękami, tak jak tutaj mam. Palec lewej ręki jest naprawdę bardziej rozciągnięty niż, niż palec prawej ręki wskutek właśnie tych ćwiczeń. Oczywiście przed ćwiczeniami, przed, yy, przed tym zanim się za, zabierzesz za, za, za ćwiczenia, rozgrzewka tego rodzaju, rozgrzewka nadgarstków w jedną stronę, w drugą stronę. Ćwiczymy nadgarstek, tu łapiemy i robimy kółeczka. Robimy tutaj kółeczka. Yy, po, 10, po 10 kółeczek. Ja robię zawsze po 10 ćwiczeń każdego. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W drugą stronę, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I w drugą stronę po 10. Czyli mam można powiedzieć 10, 20, 30, 40, 50, 60. <PPE Wade> Rozciąganie palców w taki sposób, że ja sobie po prostu to rozciągam. Tak, i to powinno się znaleźć w harmonogramie ćwiczeń początkującego gitarzysty. Bezwzględnie to musi się znaleźć. Właściwie nawet nie, nie mamy o czym rozmawiać. Bez tego to w ogóle się nie pokazuj na oczy. Oczywiście, żarcik, chciałbym Cię zobaczyć na żywca, a nie tylko tak, że Ty na mnie patrzysz, a ja yy, a nawet nie wiem tam halo jest tam kto. Ale mam nadzieję, że wiesz o co, o co mi chodzi, że po prostu codzienne ćwiczenia, mówiłem wcześniej, codziennie ćwiczymy po pół godziny no powiedzmy, tam mówiłem wcześniej o tych 20 minutach, że minimum, ale to już jak ktoś, powiedzmy, umie coś grać, już, już wie, co chce grać, to te 20 to jest zupełne minimum. Ale jeżeli teraz jesteś osobą zaczynającą, to jakiś najpierw te 60 tych kółek zrobić, może być wolno, żeby dokładnie zrobić w drugą stronę, to żebyśmy powiedzieli, że robimy po 60 kółek, może być więcej, 60 kółek każdego, z tych, z tych tutaj rączek nie wiem, ile to może zająć, 2 minuty, 3 minuty, i później bierzemy się za tu rozgrzewkę paluszków. Ja bym w ogóle tak mógł, mógł powiedzieć Ci, że najlepiej byłoby sobie poćwiczyć ogrywanie gryfu, tak jak już już mamy tak pod podłupkę sobie już to wziąć te ćwiczenia, raz 2, 3, 4, Włączasz minutnik, 5 minut grasz, raz 2, 3, 4, raz 2, 3, 4. Poprzek przegryfu raz 2, trzy, 4, raz 2, trzy, 4, raz 2, trzy, 4, raz 2, 4, od drugiego progu, raz 2, 3, 4, raz 2, 3, 4, czas tam leci, raz 2, 3, 4, raz 2, 4, raz 2, 4, od trzeciego, od czwartego, od piątego, od szóstego, słuchaj tego uważnie, to jest bardzo ważne, od szóstego, od siódmego, od ósmego, od dziewiątego, dziesiątego, jedenastego, raz dwa, trzy, 4, poprzek dwunasty, aż dojdziesz na przykład do ci tam ręka sięgnie do siedemnastego progu, raz 2, 3, 4, i później wracasz się. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Od najcieńszej do najgrubszej i próg się przesuwasz. Od najcieńszej do najgrubszej. Od najcieńszej do najgrubszej i tak później się cofasz cały gryw. Tutaj czas leci i, i liczy, liczy ci czas. Bardzo, yy, znaczy, no, zmniejsza czas. Później, jak to ci wyjdzie, wyjdzie okay, to grasz wzdłuż strun, raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście nie, nie, skupię, nie myśl tylko, że ja mówię raz, 2, trzy, cztery i że nic więcej nie będziesz grać. 1, cztery, trzy, dwa. Wszystkie te kombinacje, o których mówiliśmy sobie wcześniej, w którym wcześniejszych modułów, które mia, trzeba było sobie wypisać na kartce, wszystkie te adoptujemy do tego grania. Czyli mamy 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, gramy. 1, 2, 1, 2, tak samo, pierwszy drugi, pierwszy, drugi, pierwszy, drugi, pierwszy, drugi, gramy w ten sam sposób. Pierwszy, drugi, pierwszy, drugi, pierwszy, drugi. Pierwszy, drugi, pierwszy, drugi, pierwszy, drugi, pierwszy, drugi, ale już od drugiego progu. Pierwszy, drugi, pierwszy, drugi. Ćwiczysz te 5 minut. Te 5 minut niech to idzie. Każdy z tych schematów po 5 minut. Drugi, trzeci. Też 5 minut. Niech to idzie. Ten skórczy syn idzie po 5 minut. Trzeci, czwarty. Tak samo gramy te trzeci, czwarty. Niech idzie wzór strun, tak samo, drugi, trzeci, drugi, trzeci, drugi, trzeci, drugi, trzeci, drugi, trzeci, drugi, trzeci do oporu i później się cofasz na cieńszej strunie drugi, trzeci, drugi, trzeci, drugi, trzeci, drugi, trzeci trzeci, drugi, tak samo, trzy, dwa, trzy, dwa, trzy, dwa to już zupełnie są inne ruchy palców dwa, trzy jest łatwiej, trzy, dwa troszeczkę ciężej trzy, cztery, kolejne pięć minut trzy, trzeci, czwarty yy, palec trzy, cztery, trzy, cztery, trzy, cztery, 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 i teraz zauważ, tych, tych minut będzie naprawdę, yy, naprawdę będzie sporo bo jeżeli mamy... 24 kombinacje, razy 5 minut to byłoby mnóstwo minut. Plus jeszcze każdy z tych ćwiczeń ogrywamy na trzy sposoby, czyli to, co mówię w poprzegryfu, wzdłuż gryfu i po przekątnej, to nam wyjdzie wielokrotność 3 razy 24, to będzie naprawdę bardzo dużo, 72 plus razy 5 minut. To będzie dużo. Oczywiście to, trochę to jest taka powiedzmy przesada, no. Nie muszę na przykład 1-3-2-4 koniecznie zagrać albo 2-4-3-1. Ale chodzi o to, żeby, żeby przegrać. W jeden dzień możesz takie ćwiczenia zagrać, w drugi dzień inne. Żeby nie zwariować też odgrania codziennie tego samego. Aczkolwiek naprawdę bardzo cię zachęcam, żeby, żeby te ćwiczenia regularnie grać i ćwiczyć. Ja powiem Ci coś takiego do nagrania we wcześniejszym we wcześniejszej module. nic zakurzone we wcześniejszym module, mówiłem o bendingu. O tym, żeby ten bending ćwiczyć, ćwiczyć parę razy, paręnaście, naście, parę dziesiąt razy, żeby ten filar mechanicznego ćwiczenia, że ja po prostu ćwiczę, żeby mechanicznie podciągnąć struny. Nie myślę, jaki tam ma być dźwięk. Podćwiczyłem sobie przy nagrywaniu samej lekcji i faktycznie mnie paluszki, paluszki mi troszeczkę zaczęły boleć. Ale później na drugi dzień patrzę, dużo łatwiej mi to wychodzi, już nawet na, o tyle łatwiej mi to wychodziło i mniej mnie męczyły się palce, że aż mózg zarejestrował to, że wow, wczoraj było inaczej, a dzisiaj już mi lepiej idzie. I tak samo będzie u Ciebie, jeżeli będziesz ćwiczyć w kolejnych, yy, jako kolejne ćwiczenia yy, w Twoim harmonogramie początkującego gitarzysty, byłoby właśnie ćwiczenie samych tych technik artykulacji w stylu grania slajdów

Precyzyjność zagrania, żeby no, chociaż już bardzo trywialny, trywialny, yy, trywialny problem, który na przykład ja miałem, jak ryb, robię slajd, mam głowę tu, a robię slajd i. Wow! Teraz gdzie mam mieć głowę, że ja tu patrzę i tu mi nie wychodzi? Po prostu miałem już sam problem złożeniem głowy, gdzie mam patrzeć, że. Wow, co to się dzieje? Po prostu. W głowie mi się kręci. Ale to też jest, też jest problem, no bo ja muszę widzieć w danym momencie, bo gram, jeżeli gram od jednego pierwszego progu, to o tyle łatwo, że ja wtedy wiem, gdzie ten pierwszy próg jest. Bo tutaj czuję, czuję tutaj ten prożek, prawda? Czuję, że jest, że jest koniec. A jeżeli grajasz od trzeciego, to już nie jest tak łatwo. 3, 17, 3, 17, 3, 17, 3, 17, 3, 17, 3, 16, 3, 15. Musisz wtedy patrzeć, do którego? jak zjeżdżasz, bo jeżeli zagrasz nieprecyzyjnie, to wyjdzie z tego badziewie, prawda? Jeżeli na przykład nie ma dźwięku B w tej skali czy w tym ćwiczeniu, co tu grasz, to możesz sobie popsuć brzmienie tego. Więc jako początkujący skupiamy się bardziej na filarze mechanicznym, bardziej na tym, żeby każdy z palców wyćwiczył się i ćwiczył. W jednych ćwiczeniach, jeżeli gramy ćwiczenia na cztery palce, to każdy z tych palców gra 25% czasu. Jeżeli gramy na przykład 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, to każdy z tych palców oba grają 100% czasu, każdy po 50% czasu ćwiczy. Więc bardzo bardzo fajne. Oczywiście tak samo ćwiczymy te te artykulacyjne techniki, o których mówiliśmy wcześniej, czyli właśnie ten bending ćwiczy wtedy te palce. Ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy. Dokładamy drugi palec, robimy bending, vibrato, bending w tą stronę. Ustawić sobie po 5 minut, 5 minut gram teraz bending, bendingi, 5 minut i sobie ćwiczę różne bendingi, sobie rozdzielam też, gram bendingi na tych najcieńszych strunach z dołożonym palcem jednym. Powiedzmy tam, nie wiem, gryf sobie można ograć, albo nawet, nawet można powiedzieć, dobra, minutę sobie gram bendingi z tym jednym palcem, z drugim palcem, bendingi o, o pół tonu, jeżeli już umiesz zagrać o pół tonu, już sobie wyłapujesz na ucho, to sobie to, to ćwiczyć o pół tonu. Bending z dwoma palcami o pół tonu, o cały ton przez kolejną minutę. Bendingi na najgrubszych strunach, czyli bendingi, gdzie pociągamy struny w dół, też ćwiczymy przez minutę. Możesz sobie ustawić, bo pięć minut niech będą bendingi, ale możesz w tych pięciu minutach, nawet już sobie tylko w myśli powiedzieć, teraz ćwiczę sobie to i poćwiczę sobie gryf. Na przykład ogram sobie, porobię bendingi na przykład co drugi próg, aż do dwunastego, Ok, to też jest bardzo fajne rozwiązanie. Bending tu, bending tu, tu. Tu, tu, tu. Czyli siódmy, dziewiąty, dwunasty. Okej, okay, niech będzie, ale żeby to miało taki właśnie wymiar ogrania, ogrania gryfu. Nież na przykład, bo często osoby też robią tak, że pytam się, dobra, grałeś te paluszki, te pajączki? Grałem, pokaż. I gra tylko. No i co? No i co? No i co? No i tak się patrzymy na siebie. No i co dalej? No i tyle. No i dupa. Tu chodzi. O bardzo, przepraszam, że brzydki wyraz. Dupa, bo po prostu nie chodzi o. Przećwi... Ja sobie przećwiczę taki i właściwie le, nawet ręka nie poczuła, że, że to ćwiczenie zostało zagrane. Bo po prostu raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze pewnie z błędami zagrane, bo bez, bez metronomu. I raz, 2 trzy, cztery i zadowolony. Chodzi o to, żeby przegrać pewien fragment gryfu. Nawet. To chociażby do 12 progu, nie musisz do 24, chociażby do 12 progu przegrywasz sobie po kolei z metronomem jeszcze. Czyli po prostu metronom na raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Później, oczywiście, na następny dzień, jeżeli ci dobrze wychodziło, grasz w szybszym tempie, na przykład o 5 wyżej. 65, raz, dwa, trzy, cztery. Później 70, raz, dwa, trzy, cztery. 80, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo istotne, bo jeżeli będziesz grać na. Yy, w jednym tempie to naprawdę daleko nie zajdziesz, i kiepsko będzie. Naprawdę będzie kiepsko. Pamiętaj, wspomnisz moje słowa jeszcze. Yy... Dobra, pozostałe artykulacyjne slajdy, tapingi, nawet takie tapingi, które pokazywałem na lekcji, że może być 5, 8, 12. Byleby po prostu, niech sobie to idzie, niech sobie to ok przez tę minutkę sobie poćwiczę, bo ten palec pierwszy też strasznie boli, jak, jak jest niewprawiony. Bardzo boli, jak się gra tapping. Możesz zmienić też grać tapping innymi palcami: pierwszym palcem, drugim palcem, trzecim palcem, czwartym palcem, żeby każdy z tych palców był wprawiony, bo są też tapping, gdzie się używa więcej niż jednej strony uderzanej tutaj. Tylko tu mówimy o takim mechanicznym ćwiczeniu. No i oczywiście po tych rozgrzewkach, które już wieczność trwają, pewnie w Twoim mniemaniu, popróbuj zagrać jakieś piosenki akordami, jakieś whisky, dżemu, jakieś, jakieś inne utwory, które Ci się podobają. Dlaczego pograć utwory? Dlatego, że do grania prawdopodobnie zmotywowało Cię w ogóle słuchanie utworów, słuchanie metaliki Iron Maiden, Megadeth, ACDC, cokolwiek innego, co, co, yy, co lubisz i to mogło Cię zmotywować do tego, że w ogóle zachciałeś, czy zachciałaś nauczyć się grać na gitarze. Yy, więc yy, w tym harmonogramie ćwiczeń początkującego gitarzysty jak najbardziej musi się znaleźć granie utworów, które sobie wybierzesz. Najlepiej wybrać wcześniej, wybrać je i Ustawiamy stoper i sobie po prostu gram powiedzmy 5 minut tą jakąś piosenkę, czy jakiś układ akordów z danej piosenki, czy jakiś riff enter-sandmana, na przykład sobie pograć przez parę minut y, te 5 minut, bo to spowoduje, że ty nabierzesz faktycznie takiej satysfakcji z tego, o, to, o, gram, gram metalikę, ten utwór, zarobiście, super, cieszę się, bo te ćwiczenie na palce to już bardziej takie jest faktycznie ćwiczenie, żeby. Y, w przyszłości bardzo nam pomoże, a my teraz też chcemy coś się nauczyć grać. Więc pamiętaj, dodaj to do kolejnego etapu harmonogramu ćwiczeń najlepiej i koniecznie bezwzględnie na samym końcu. Najpierw ćwiczenia na paluszki, później ćwiczenia na, na artykulacyjne techniki, w sensie, żeby je poprawnie wydobywać po 5 minut na każdą technikę. Powiem sobie tylko jeszcze o jednym, że w poprzednich w poprzednim module, który poprzednim, było oczywiście o skalach, więc też, żeby chociaż 5 minut poświęcić na, na ogranie pentatoniki. Zanim pograsz utwory, 5 minut na przećwiczenie pierwszej pozycji pentatoniki A mol, pierwsza pozycja pentatoniki F mol na przykład, żeby już te paluszki zaczęły chodzić. W skale modalne, o których sobie powiedzieliśmy, kolejne 5 minut, żeby chociaż aby chociaż przećwiczyć, żeby układ palców, który na przykład mamy 1, 3, 4 w ćwiczeniach tych pajączkowych, to jest pierwszy, trzeci, czwarty stopień skali molowej A, prawda? A molowej w ogóle, molowej modalnej A. Po tych skalach whisky możemy sobie zagrać czy cokolwiek innego, co, co lubisz. Dzięki za uwagę, zobaczymy się w następnej lekcji. Trzymaj się, cześć.